No hej, witam was moi mili bardzo serdecznie z tej strony Chrisu i zapraszam na kolejny odcinek z serii FIFA 15 Ultimate Team na moim kanale. Dzisiaj dwa spotkania, na początku jednak chciałbym was przeprosić, że nie było wczoraj materiału, dlatego dodaję go dzisiaj rano. Dzisiaj również zobaczymy się w dokończeniu tego sezonu, ponieważ jak widzicie jesteśmy na półmetku ligi numer 3. Na razie idzie nam dobrze, w tym odcinku, który właśnie oglądacie, zagramy dwa spotkania, a w następnym odcinku 3 lub 2, w zależności od tego jak się ta liga dla nas potoczy, bo jeżeli będziemy mieli szansę na mistrzostwo lub awans, to pewnie 3 mecze zagramy. Błaszczykowski na ławce rezerwowej, ponieważ jeden z moich widzów bardzo chciał Błaszczykowskiego. Jeżeli będzie taka sposobność, to na pewno Błaszczykowski będzie wchodził na plac gry. Nie mówię, że w tym odcinku, ale na pewno jeżeli będzie taka sposobność, on będzie wchodził. Z tego miejsca pozdrawiam mojego widza, który proponował Błaszczykowskiego. Cieszę się, że ktoś chce ze mną rozwijać ten skład. Bardzo mi jest miło, że w tym wszystkim uczestniczycie. Cholera. Pierwszy skład na dzisiaj. Mamy Dumbię, mamy Hulka, mamy Petra Czecha na bramce, którego się boję, skład z Ligi Angielskiej połączony ze składem z Ligi Rosyjskiej. Zaczęło się w 6 minucie, Diego Costa spokojnie tutaj czarował sobie w polu karnym, wchodził jak w masło, robił co chciał, uderzył, na szczęście tym razem Keylor Navas nie był jeszcze tutaj jakoś absorbowany, nie musiał interweniować. 12, 13 minuta, pierwsza sytuacja nasza, mogłem tutaj Memphisem ciągnąć do końca, ponieważ lewą nogą już nieraz nam zdobyło takie bramki, ciąłem na prawą nogę, był tam Aubameyang, uderzył, ale Petr Czech nie dał się pokonać. Tutaj cyrki niesamowite, jeden Dumbia przepychuje, tak na pewno, przepycha Varana i Pepe jak chce, na szczęście dwa razy dobrze Keylor Navas. To był jeden z tych odcinków, kiedy nie wiem jakim cudem, ale oduczyłem się grać w FIFA w ciągu jednego dnia. Tutaj piękna akcja Diego Costy i genialne wykończenie. No bardziej to mój rywal wykorzystał tak Diego Costa, a nie Diego Costa mojego rywala. Bo fantastycznie tutaj mój rywal poczarował Diego Costą i w genialny techniczny sposób wykończył akcję. Nie mogłem kilku podań skleić, nie mogłem dojść do pola karnego, nie mogłem dobrze bronić. Nie wiem czym to jest spowodowane, że jest jedna liga i w ciągu kilku dni gramy tutaj mecze i są takie mecze, gdzie ja dominuję rywala, a nawet jeżeli rywal wygrywa, to ja strzelam na bramkę, oddaję strzały, robię ładne akcje, a tutaj są takie mecze, że nie potrafię zrobić nic, mimo że czuję, że rywal jest do ugryzienia, tylko po prostu gdzie ja podaję piłkę, to ona nie chce trafić. Trochę się żalę, wiem, ale naprawdę za chwilę zobaczycie, że no niebo a ziemia może być czasem. No zobaczcie, oddajemy do przerwy jeden strzał na bramkę i tylko jeden celny, kiedy nasz rywal daje 6 strzałów na bramkę i nie dlatego, że my po prostu nie umiemy grać, bo już nieraz chyba pokazałem, że mimo wszystko nawet w tej lidze, zobaczcie, 4 wygrane i tylko jedna porażka, a tutaj no takie wyniki, że dzisiaj nie czułem kompletnie gry. Sytuacja 100% Aubameyanga, jednak świetnie broni Petr Czech, dobitka, to był deepay, tak? Deepay z lewej nogi, ale tylko w boczną siatkę. Kolejna sytuacja naszego rywala, Ross Barkley wypuszcza Diego Costa tutaj wchodził sam na sam z bramkarzem, mógł strzelać, ale nasz rywal nie chce zdobywać łatwych bramek, chce zdobywać ładne, więc tutaj troszkę poczarował na szczęście, tym razem Keylor Navas jeszcze tą piłkę wyjął. Trochę nasze błędy. Dawid Silva próbuje lobować Navasa, Navas jednak sobie nie dał strzelić piłki za kołnierz i jakoś to wybronił. Tutaj nasza sytuacja, 62 minuta, Pierre-Emerick Aubameyang wpada w pole karne. Nie, to nie Aubameyang asystował przy tej bramce. Nasz rywal w jakiś dziwny sposób chciał wybijać tą piłkę, chyba klikając Y na padzie, czyli uwolnienie na wolne pole. Wypuścił na wolne pole Ramosa, Ramos do pustej bramki z 2 metrów i w takim właśnie sposobie mamy 1-1, tak znikąd, ponieważ widzieliście, że do przerwy naprawdę te strzały nie wyglądały za dobrze, ale ostatecznie jest 1-1, no ale przyszła 90 minuta, mamy 100% sytuację, wpada w pole karne Memphis Depay, wykańcza ją, strzela Petr Czech, znaczy broni Petr Czech, Ramos strzelić próbował, ale był już na spalonym i niewykorzystane sytuacje lubią się mścić. Miał Depay setkę? Miał. Teraz setkę ma Diego Costa, a Diego Costa ją kończy po prostu i prowadzi mój rywal ze mną 2-1, strzelając bramkę w 94 minucie gry. Dodam, że kiedy wznawiałem od środka pola, to sędzia automatycznie zakończył mecz po tym golu. Czyli niewykorzystane sytuacje, no jeżeli macie sytuację, to musicie wykorzystywać, no bo to jest logiczne, proste i nie ma inaczej, bo potem FIFA się szybko zemści, akcja rywala się szybko zemści i no i przegracie. Przegrałem ten pierwszy mecz na dzisiaj. Diego Costa 2 bramki, tutaj Ramos, no nie gra mi się nim za dobrze, tak w samej grze, ale on ma naprawdę dobre statystyki. Asystuje, strzela, ale tak w samej gry nie czuję, żeby on był lepszy od Jacksona Martineza. 5 strzałów ostatecznie oddaliśmy, ponieważ w drugiej połowie graliśmy trochę lepiej. 4 wygrane, 2 porażki, 4 mecze do końca sezonu. Ja was zapraszam na drugie spotkanie dzisiaj i mam nadzieję, że to drugie spotkanie jakoś będzie, przepraszam, lepiej wyglądało. Gramy składem z Ligi Francuskiej. Kilku zawodników dostanie boosta. Refleks dla Mandandy będzie miał ostatecznie na 99, boosta dostanie również Johan Gurków, jeżeli chodzi boost do podań, plus 10 będzie miał 92 podania na 100, więc bardzo ładnie się prezentuje. I ostatnia karta dla Lacazette'a, warunki fizyczne plus 10, więc będzie miał ogólnie 84 i takim właśnie składem, tak wyboostowanym startujemy drugi i ostatni mecz w dzisiejszym odcinku, aczkolwiek
Znaczy w tym odcinku, nie w dzisiejszym, bo w dzisiejszym, tak jak wam mówiłem, jeszcze raz się usłyszymy. Skład mojego rywala bardzo ładny, i Turbe, i Barbo, Gervinho, to jest trójka z przodu i bardzo się jej boję, bo naprawdę to są bestie, mimo że są bardzo tani zawodnicy. I Turbe zagrywa piłkę do Gervinho w czwartej minucie, Gervinho na dwa razy, ale na szczęście obok bramki i nie straciliśmy tak wcześnie dzisiaj gola. Górków rozgrywa sobie spokojnie piłkę z Navasem, Matuidi ją traci, jednak szybko odzyskuje. Zagrywa piłkę do Braithwaite'a troszkę przypadkowo, Braithwaite wpada w pole karne, rywal tu w jakiś dziwny sposób próbował tą akcję bronić, ponieważ nie wychodził bramkarzem, tylko cofał się Caceresem do bramki. No ale Braithwaite wykończył to perfekcyjnym strzałem i prowadzimy 1-0, więc tutaj jakoś udało się ukąsić rywala, my pierwsi, a nie tak jak w poprzednim odcinku, że rywal pierwszy nas ukąsił, potem musieliśmy gonić. No ale jak to się skończy, zobaczymy. Gervinho wpada, a chwilę później próbuje wpaść w pole karne z dystansu, uderza i Barbo lewą nogą, ale na szczęście myli się dosyć znacznie. 37 minuta gry i Barbo rozgrywa piłkę z Gervinho, Gervinho strzela, ale Steve Mandanda naprawdę dobrze broni, mimo że no gdzieś to chyba nie jest najlepszy bramkarz w lidze francuskiej. Wiemy, że tam gdzieś Sirigu z Paris Saint-Germain się czai, ale jest na razie 5000 kosztuje, no może nie drogi, ale na razie niech stoi Mandanda. Mam nadzieję, że będzie bronił tak jak w tej sytuacji. Piękne dośrodkowanie z rzutu rożnego, ale Mandanda po raz kolejny genialnie wyjmuje tą piłkę. 44 minuta gry. Już prawie doliczony czas meczu. Pierwszej połowy bardziej. I Barbo czaruje sobie, strzela piłka. Rykoszetem odbija się od Davida Luiza. Mandanda bez szans, szczurkiem piłka wpada do bramki i jest już 1-1 w 45 minucie i znowu ten jeden strzał do przerwy, tak jak w poprzednim odcinku. Tak jak w poprzednim meczu, widzicie tutaj jeden strzał tylko do przerwy, więc to jest, no to jest katastrofa, to jest bez formie takie. Były takie odcinki, że do przerwy miałem po 8-10 strzałów i to takich naprawdę ładnych, takich po ładnych akcjach, a tutaj nie mogłem nic skleić, a mój rywal męczył tego Mandandę i męczył, strzelał co chwilę, zobaczcie, tutaj Mandanda jeszcze dał radę obronić, ale tutaj już no nie miał prawa obronić tego. Perfekcyjny i genialny zarazem strzał i Turbe. Fantastycznie, bez przyjęcia piłki od razu uderzył rywal, nie chciał oglądać powtórki, strzelił, stwierdził, że strzela takie bramki co chwilę, więc nie będzie oglądał takiego ładnego okienka. Tutaj już w ogóle jakaś paranoja, gol samobójczy Van der Villa. No i co ja mogę powiedzieć, jeżeli takie bramki tracimy po samobójczych golach, kiedy ja nawet nie chcę strzelić, tylko samobójam, to nie może być dobrze. Tutaj jedna z ładniejszych akcji moich w Ultimate Team, udało się ładnie tutaj rozklepać mojego rywala podaniami. Rywal tutaj nawet przez chwilę nie miał piłki bardziej. Mi się udawało tutaj strzelić ładną bramkę Górków po ładnym wycofaniu piłki przez Lawetziego. Ładnie Lawetzi poczarował, cofnął piłkę do Górków, a Górków uderzył z pola karnego już ładnie przy słupku. Gianluigi Buffon bez szans i zmniejszamy troszkę gorycz dzisiejszej porażki, jest 3-2. Aczkolwiek to jeszcze nie był koniec emocji na dzisiaj. Gervinho czaruje sobie przed polem karnym, podaje do Hernanesa. Hernanes w polu karnym strzela, Mandanda broni. Jeszcze to nie było koniec. Gervinho spokojnie dośrodkował i nie wiem, klatką piersiową, główką, nosem, ustami, nie wiem czym, ale świetnie zrobił to i Barbo. Jest 4-2 w 76 minucie meczu dla mojego rywala, czyli no nie jest to jakaś tutaj dobra sytuacja. Czarowałem jeszcze, wierzyłem, Lukas, piękna akcja indywidualna, jeszcze wierzyłem, strzeliłem, no jeżeli takie coś nie wpada, no to tylko wystarczy strzelić sobie face palma, ponieważ piłka odbita od Buffona, a później jeszcze miał Górków ją do dobitki, ale zapomniał, że piłkę trzeba strzelić do bramki i w taki właśnie sposób po golu samobójczym Van der Villa i kilku innych ładnych bramkach, na przykład i Turbe, mój rywal wygrywa oddając 14 strzałów na bramkę, a my tylko 4, więc pogrom ładny. Ja was zapraszam jeszcze dzisiaj na odcinek i obiecuję wam, będzie on lepszy, więc jeżeli ten odcinek oglądacie i on się wam nie podoba, walnijcie łapkę w dół, naprawdę. Ale w następnym, jeżeli następny wam się będzie podobał odcinek jeszcze, który dzisiaj dodam, to koniecznie łapka w górę. Ja się z wami żegnam, nie no, żartuję z tymi łapkami w dół, no nie róbcie mi tego, no staram się jak mogę. Jeżeli jeszcze nie lubicie mojego Facebooka, na którym są ciągle dodawane informacje odnośnie kanału, na przykład wczoraj było dodane, że dzisiaj, że tylko dzisiaj będą dwa odcinki, że wczoraj nie będzie, no to śmiało łapkujcie. W opisie macie link do mojego Facebooka. Ja się z wami żegnam. Do usłyszenia jeszcze dzisiaj. Trzymajcie się. Na razie. Cześć.